czy udało się odkryć policę? Czy udało się odkryć policję? Dla mnie to jest taka trochę sentymentalna podróż, bo ja zaczynałem pracę wiele lat temu jako młody reporter Polskiego Radia Szczecin. I wtedy byłem najmłodszy. I ze Szczecina tym starym wujom radiowym nie chciało się jeździć w teren, więc oczywiście nagrania w Szczecinie chętnie, ale nagrania poza Szczecinem. O! Policę? Młody pojedzie. Trzebież? Młody pojedzie, prawda? I ja w ten sposób jeździłem po całej okolicy. I przyjeżdżałem tutaj, no to był 87, 8, 9 rok, 90, potem się przeniosłem do Warszawy. I dla mnie to jest szok, jak to się zmieniło, bo ja, szczerze mówiąc, zapamiętałem tamte police jako, no tak mówiąc wprost, brudne, zapyziałe miasto. Rzeczywiście jakieś hotele robotnicze, jakieś dymiące, paskudne zakłady chemiczne, a strach, że w ogóle coś wycieknie, zaraz nas tu wszystkich zaleje, zabrudzi. Generalnie hasło, uciekajmy jak najdalej. I ba, to się zmieniło nieprawdopodobnie. To może wy tego tu aż tak nie widzicie, ale jak się przyjeżdża tu po 30 latach, jak się ma możliwość pojeżdżenia po tym mieście, to jest przepaść. A ja mam jeszcze drugie porównanie, bo to drugie porównanie jest takie, że ja co tydzień jestem w innym miejscu Polski. I tak jest od kilkunastu lat, więc ja znam praktycznie wszystkie większe miasta w naszym kraju. Większe, mniejsze. Znam domy kultury, znam biblioteki, znam grupy rekonstruktorów, wiem jak sobie radzą, społeczników, działaczy, a różnego rodzaju dyrektorów, szefów i też mam porównanie. I tutaj no, parę godzin rozmów i wszyscy sobie świetnie poradzili. To się rzadko zdarza. Zwykle jest tak, że dwóch, trzech jest dobrych, a potem zaczynają się problemy. A to spokojnie, każdy kolejny temat, każda kolejna rozmowa. Podejrzewam, jakby ktoś powiedział, a zróbmy jeszcze jeden program jutro, dalibyście radę. Brawo. Czyli to świadczy o tym, że mamy bardzo utalentowanych ludzi tutaj w policach. Znaczy to świadczy o tym, że wam się chce, bo myślę, że pierwsza chęć, to rzecz to jest chcenie. Jak się chce, to pewne rzeczy można się nauczyć. Jak się nie chce, to nawet choćby się, nie wiem, jak ktoś ma starał, czy teoretycznie jakby mu zależało, to bez chcenia nic nie wyjdzie. Więc trzeba chcieć. Trzeba chcieć zrobić fajny program, trzeba chcieć zrobić fajną rzecz, trzeba chcieć na przykład bawić się w oprowadzanie ludzi po fabryce starej benzyny, prawda, tak jak tutaj, czyli mówię o skarbie, albo trzeba chcieć rekonstruować coś tam, albo iść na pielgrzymkę do tego Watykanu i trzeba się odważyć to zrobić. Już nie mówiąc o panu Dobie, no bo przecież to, co wyczynia ten człowiek, 70 z kawałkiem na karku, 70 plus i on płynie, tam miota tym jego kajakiem. Teraz myśmy się próbowali przez 3 dni połączyć z panem Aleksandrem. Mieliśmy oczywiście umówione pory łączenia, telefon satelitarny i guzik. I tylko w SMS-ach przychodziło, mam sztorm, ciągle mnie obraca, nie mogę odebrać. Dzwońcie jutro, no to by jutro. 8:15, 15 minut na seans połączenia i nic. I znowu SMS, obraca, ale może się kolejnego dnia uda. I tak próbowaliśmy prawie przez cały tydzień. No, trzymam kciuki, niech ten Doba tu przypłynie, niech kolejny raz pokaże, że naprawdę można. Ja bym chciał w tym wieku być w takiej kondycji, choć w jednej, drugiej. Czyli podsumowując, można śmiało powiedzieć, że police na tle pozostałych miast Polski wypadają chyba bardzo dobrze. Wypadają dobrze. Myślę, że wasz problem, nasz wspólny razem, to jest to, żeby te police były bardziej rozpoznawalne. Żeby nie było takiego skojarzenia, że police, czy to Sting, albo może coś takiego, już nie mówię o mundurach i mandatach, ewentualnie skojarzenie drugie, rzeczywiście zakłady chemiczne, no bo to przez lata PRL-u gdzieś tam w głowie nam utrwalona. A te police to jest masa innych fajnych rzeczy. To są właśnie fajne zespoły, to są aktywni ludzie i to jest miasto, które się bardzo zmieniło, które nie jest w cieniu Szczecina. Ono jest obok jak równoprawny partner, a nie tak, że gdzieś tam pod Szczecinem leżą sobie jakieś police. O nie, to myślę, że to już dawno doszło do historii.